Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore. Jestem dzisiaj w Netherze na waszą prośbę poniekąd. Pisaliście, żebym się wybrał do Netheru na jakąś tam małą wyprawę, co też uczynię właśnie w tym odcinku. Tyle, że zanim jeszcze udam się na taką dłuższą wyprawę, bo chcę znaleźć, póki co jeszcze nie znalazłem twierdzy netherowej, ja chcę ją znaleźć, kopię sobie bardzo dużo kwarcu, już mam go w skrzyni, kilka staków i parę ładnych leveli sobie nabiłem, już nie wiem, który raz z rzędu nabijam 30 level. I tak. Dun, da, da. Zaenchantowałem na 30 level według jednego widza, że większe prawdopodobieństwo Infinity i w końcu za chyba czwartym czy piątym razem udało się. Więc teraz mam Infinity tutaj łuk i miecz mam tutaj teraz jeszcze knockback dwójkę. Przy pomocy jeszcze... Czekajcie, bo hałasuje. Przy pomocy jeszcze levelów pierwszych Sharpnessa ulepszyłem sobie książkę na Sharpness 4. Miałem dużo Sharpnessów jedynek, miałem chyba z, nie wiem, z 8-9. Po prostu łączyłem, wiecie, jedynka z jedynką, potem dwójka z dwójką, trójka z dwójką. Ty ziro. Dobra. I tak w końcu dało mi się Sharpnessa 4 dorwać. I obecnie mam Sharpnessa 4 na moim mieczu, więc starczy połączyć książkę z Sharpnessem 4 z moim mieczykiem i będę miał Sharpnessa 5. Ale żeby to zrobić, potrzebuję kilkanaście też leveli. Dlatego minimum ten 30 muszę mieć, bo jeszcze chcę chyba kilof ulepszyć? Nie, przepraszam, łuk Unbreaking 3 też mam i chcę łuk na Unbreaking 3 dać, ponieważ łuku jako takiego nie mogę naprawić, z tego co mi wiadomo. Znaczy mogę naprawić, ale wtedy będzie on bez enchantu. Chyba, z tego co wiem. Podejrzewam, że tak jest. Dlatego nie chcę go za szybko stracić, a ma on w sumie mało użyć tak naprawdę, bo 362, no to wiecie, jak zacznę strzelać, mam Infinity, to nawet nie zauważę, kiedy mi to zleci, więc taki Unbreaking 3 na łuk to jest zarąbista rzecz. Myślałem początkowo, żeby na miecz taki dać, ale z drugiej strony na miecz wystarczy mi wtedy jeden diament, trochę levela i naprawię sobie ten miecz, więc to jest tak naprawdę korzystniejsze, jeżeli chodzi o to. Dobra, pójdziemy sobie w tą stronę. W tamtą stronę kawałeczek tylko poszedłem, kopałem trochę kwarcu i mam go trochę tutaj, widzę, że jest tego też sporo, więc trochę dzisiaj pokopiemy, tak, trochę dzisiaj pokopiemy i znowu z was trochę tutaj pomęczę moim gadulstwem. Czytałem wiele komentarzy odnośnie ostatniego filmu, gdzie poruszyłem temat cięć, tak. Część pisała, że podobają mi się te cięcia, że nadają takiej właśnie dynamiki, tak jak ja to powiedziałem odcinkowi. Część powiedziała, że nawet nie zwraca uwagi, czy są, czy nie ma tych cięć. Część z drugiej strony właśnie powiedziała, że nie lubi, jak są te cięcia, że na przykład wtedy odcinek jest dłuższy. Ale tak naprawdę, jeżeli nie robiłbym tych cięć, to odcinek wcale nie byłby zbyt długi, bo poza hardcorem nie robię zbyt długich filmów, robię maksymalnie do 20 minut. Moim zdaniem jest to jak najbardziej optymalny czas, jeżeli chodzi o odcinek, bo no wiecie, no komuś by się raczej nie chciało siedzieć, nie wiem, pół godziny nad jednym filmem. No mi się samemu by nie chciało nawet siedzieć tyle czasu i po prostu według swojego nawet przykładu sam siedzę około, powiedzmy, nad filmem, jeżeli ma te 20 minut, nie wiem, obejrzę z 10 minut, może 15, czasami mi się zdarza cały, zależy jaki też jest film. Tak więc myślę, że to jest najbardziej optymalny czas, jeżeli chodzi o długość materiału, więc taki mniej więcej on pozostanie. Czasami, prawda, zdarzają się wyjątki, bo na przykład w hardkorze ostatni bodajże odcinek miał 20 parę minut, więc przebiłem tą długość 20 minut tam o te kilka, tak? To nie jest dużo, ale przebite w sumie. Tak więc są różne sytuacje, zależy jaki odcinek, zależy jaki ten hardy żoglostona. Nazbieram sobie, boże, go potem, ale teraz czekajcie, bo tu jest... Wow, spokojnie, nie ścinaj się. Nie chciałbym może tutaj się sfajczyć, bo planuję też, jeżeli znajdę na pewno twierdzę netherą, od razu jak tylko znajdę brodawki, ciul, od razu lecę do świata swojego, robię farmę i robię sobie
Potki na odporność na ogień. To będzie najbardziej przydatna rzecz, jeżeli chodzi o Nether. Bo chcę wybrać się w taką naprawdę jakąś długą podróż do Netheru. Czy długą, o Jezu. Dopóki nie znajdę czegoś ciekawego. I taka potka odporność na ogień w Netherze, jakby nie patrzeć, bardzo, ale to bardzo się przyda. No po prostu wiecie, żeby się nie swajczyć, nie? Także nawet jak do lawy wpadniemy, powiedzmy, będziemy mieć przynajmniej kilka. Ja nie będę brał jednej, wezmę, nie wiem, z 8 może, czy ile. I ona jest na 8 minut, więc starczy mi na taką jedną dłuższą wyprawę. Więc gdzieś wpadnę do lawy, to sobie mniej będę mógł pływać tak naprawdę. Dobra, tu jeszcze wykopiemy to. Widzicie, zaraz będziemy mieć 30 level. To jest jeden z najszybszych sposobów, jeżeli chodzi o wbicie levela, ogólnie kopanie surowców. A kwarc może kiedyś do czegoś wykorzystam. Miałem ogólnie teraz węgla na składzie dużo, nawet chyba w ogóle nie mam. Wszystko, co miałem, po prostu przerobiłem na pochodnie. Tak więc nie, na razie nie będę mógł nawet przepalić tego kwarcu, ale jak wybierzemy się do kopalni, mam nadzieję jeszcze raz, to zbiorę tego trochę węgla i wtedy coś tego kwarcu może zrobię. Ja nie wiem, może jakąś wieżę, może coś. To nie jest seria na budowanie, bo wszystko mogę stracić tak naprawdę przy jednej śmierci, ale z drugiej strony cały czas zapisuję po każdym odcinku ten świat, więc mam nadzieję, że jeżeli nie zginę zbyt szybko, to i tak wam ten świat pewnie potem zaoferuję, dam, wiecie. Kurde, jaki jestem zezowaty. No! Odbiłem w niego tą kulę. Ła! Ostatnio właśnie zabiłem właśnie jednego tego gasta, odbiłem strzałą jego kulę i zyskałem... Czekajcie, jaki to był achievement? Czekajcie, gdzie to było? No... Już mam to? Nie, to jest zielona, zielona, czyli chyba jeszcze nie zrobiona, tak. Czekaj, tu? Nie. Gdzie to? O, to chyba. Nie, Sniper Duel. Jak to się nazywało? Teraz nie pamiętam, jak to się nazywało. Tu jakieś w ogóle ciekawe achievementy. O, to. Return to Sender właśnie. Że zniszczyłem za pomocą Fireballa. Bo w sumie jeszcze jakby nie patrzeć, żadnego chyba za pomocą Fireballa nie zniszczyłem, tylko używając strzał, więc no. Tak mi się zdarzyło. I też ostatnio mogliście zobaczyć screena na moim fanpage'u, gdzie znalazłem właśnie w Netherze Pigmana na kurczaku. To jest jakiś nowy mob dodany chyba w 1.7 bodajże. No dobra, jest tutaj dużo kwarcu. Na razie wrócimy do domku, mamy 30 level i zenchantuję to, mam zenchantować. Mam nadzieję, że ten 30 level mi starczy. O czym to ja mówiłem? Wyleciało mi z głowy, mniejsza. Tam jest tunel. Nie, tędy. Dobra. Tylko nie wpadnij do ognia. No, co jeszcze? Jak zenchantujemy, mówię, to wtedy, mówię, wybierzemy się do tego Netheru. Ten odcinek pewnie gdzieś niedługo będzie się kończył. Czy pewnie jeszcze niedługo, ale wiecie, o co chodzi. Kurczaczek. Tak dużo było komentarzy. RIP kurczaczek dla walecznego kurczaczka, także całkiem ciekawe. Dobra, szybko. Fasta. Maszuj tą spację, dobra. Zrobimy, co mamy zrobić. I wtedy wybierzemy się dalej do Netheru. Patrzcie, no moje tutaj materiały, no bida, no. Diamentów parę, trochę żelaza, tyle co, żeby sobie zrobić parę kilofów, także lipa. Prześpimy się od razu. Dobra. Tutaj mam jeszcze Fire Protection, Power 2 i Thorns 1, ale to z tego co wiem, to zużywa też, przepraszam, zbroję, więc nie będę nawet tego. Mam kwarcu, kurde, wystarczy jeden stack, tak naprawdę już ma się tego od ciula, tego expa.
Unbreaking, dobra, więc najpierw sobie dajemy tutaj sharpnessa czwóreczkę, sharpness 5, 11 leveli, oh yeah, jestem potężny teraz i tutaj unbreaking, starczy, jest, oh yeah, czuję moc, ten kilo będę musiał sobie naprawić, bo jest on w miarę fajny, no ma tą efektywność na 3, więc kopię w miarę szybko, jeżeli chodzi o, nie wiem, węgiel czy kwarc właśnie. Już trochę mi się zużyło. trochę się tutaj książek połączyło, nie? Czekajcie, ile expa potrzebuje na to? 16. A na całe to pewnie bym znowu ze 30 potrzebował. No nic, no będę musiał po prostu jeszcze tego kwarcu pozbierać, to nie ma problemu. Póki co ten kilo po prostu nie używam, używam tego żelaznego. I przynajmniej ze 2 kilo, nawet 3. Muszę sobie jeszcze zrobić. Bo jak pójdziemy do netheru i będę... Ojej, będę chciał kopać sobie właśnie kwarc, to może mi się skończyć to i owo. Nie, jeszcze więcej. Panie, więcej tego, więcej! Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy 3 kilofy. W sumie 4. Tego nie potrzebuję, tego w sumie też nie. Dobra. Niam, niam, niam. Czekajcie, kiedy zacząłem? Dobra, mamy dopiero około chyba, nie wiem, 11 czy 12 minut nagrania. Tu się coś zmieniło? Chyba nic. Jedynie możemy sobie w końcu pozbierać. Nie chciało mi się zbierać, tak wiecie, pojedynczo. Chciałem poczekać, aż nie wyrosło wszystko. Oż ty, kurde. Dobra, już pozbieram wszystko, żeby nie było. Żeby wszystko w miarę równo rosło. Dobra. Z głodu nie umrzemy, ludziska. Z głodu nie umrzemy. Aha, i też ktoś mi pisał, że czemu nie biorę konia, jeżeli gdzieś idę dalej. No tak, potem odpisałem zaraz, że nie chcę po prostu go stracić, tak, bo mam tego jednego konika. Tutaj mam teraz osiołka. I tamten konik mi uciekł. Nie wiem, co się z nim stało. Przerobiłem go na koninę. Nie, no, brutalny jesteś, ale ty. Ty śmiecio, ty. Dobra. Ale podzieliłem równo. Dobra, sup, ciul, ciul, ciul. Dobra. ogólnie jeszcze chcę. Teraz nie mam ogólnie marchewek. Więc jeżeli znalazłbym jakieś marchewki, to chcę na świnie sobie pojeździć, wiecie, będzie tak fajnie, śmiesznie będzie. Tak więc na pewno jeszcze to zrobię, gdzieś tu jakoś może oddzielną zagrodę dla mojej super świni, turbo, ultra, nie wiem. I jeżeli znajdziemy tą twierdzę, to nazwiemy sobie te konie. Tego konia i... konia i osiołka, tak właśnie. I świnie jak coś też, będzie turbo, power, diesel, PIG 2000. Tu się coś zmieniło, nic się nie zmieniło. Myślałem, żeby przerobić trochę tą wieżyczkę, ale myślę, no ona już jest tu zbudowana, nie chcę jej tu zbytnio jakoś przerabiać, jedynie co to może jakieś detale pododaję, ale na razie nie mam pomysłu. To jest fajnie zrobione, to jest też fajnie zrobione i tu mam gdzieniegdzie trochę miejsca. To nie wiem naprawdę, czy coś tu jeszcze można było zbudować. W sumie można by było tak pusto, ale jeszcze nie, może jakąś sadzawkę wodną, może coś. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze mi się roztopi, kurde, na tej pustyni. Dobra, czekajcie. Mamy żarcie, mamy kilofy. W miarę mamy tych pochodni. A w netherze i tak mniej więcej nie potrzeba. No nic. Co będzie, to będzie. Wow. Lecimy, lecimy. Bardzo chciałbym znaleźć twierdzę. No kurde, tyle fajnych rzeczy mógłbym sobie uzyskać za pomocą tej twierdzy. Mało tego, że mógłbym mieć odporność na ogień, co w netherze jest chyba sprawą priorytetową. Polecimy tak czy siak w tamtą stronę z powrotem, w którą szedłem. A mi się odbija po obiedzie. Ja cię szczelę zaraz. Dobra, tędy, tędy między ogniem, kurde. Super.
LJ's Parkour Pros. O, patrzcie! Ta-da! Niby tak ciężko znaleźć to zwierzątko. A widzicie, że znalazłem już to drugi raz. Ale to jest słodziak. Zarąbisty to jest. Fajny, fajny. Naprawdę ciekawy pomysł, bo takie malutkie już latały jakiś czas temu, a teraz nie dość, że jest taki malutki, to jeszcze się zdarza taki jockey na kurczaku. To jest w ogóle... Myślałem, że wiecie, dodadzą jakiegoś nowego moba, jakiegoś netherowego czy coś, to by było zrąbiste ogólnie. I wtedy taki mógłby sobie jeździć, a to na kurczaku, dobra. Swag, normalnie co, gdzie? Ty gnido! Do mnie strzelasz, ja mam łuk z Infinity, szmato! Oż ty kurde, nie trafiłem go! Uff! Fuck! Chyba co jaja robić. Nie! Biegaj! Zgasnę! Jest! Fuck! Jakie to było... O Jezu! Nie no, teraz to się na pewno... No zatłukę! Nie wierzę, że go nie trafiłem! No co mi się odbija to, no? Dobra! No! What the... Okej. Fuck! Zaraz się znowu podpalę! O nie, kurna gnido! O, zagasta. Będę miał podkę na regeneration. Chyba regeneration. Albo po prostu podka życia. Nie pamiętam dokładnie teraz. Mniej więcej podki umiem robić, bo już kiedyś robiłem i nie raz. Zresztą bardzo się to przydawało na serwerach, wiecie. Podka na niewidzialność i trollololo. O, kto ci kurę ukradł? O, dobra. Jedziemy dalej. Ten kwarc sobie potem zbiorę, ale po prostu chcę na razie znaleźć twierdzę. Jak znajdę twierdzę, to sobie może tu kiedyś po prostu wrócę i sobie pozbieram ten kwarc, bo są w miarę spore te złoża. Tak więc nie bojta. Na pewno to pozbieram, bo to mi się na pewno przyda, jeżeli chodzi o level. Chociaż na razie już nie mam zbytnio co enchantować. Bo tyle, co się już nabawiłem z tymi książkami, to już mi się żygać chce. Dobra, zjedzmy sobie jeszcze coś. Tu jest duża pustka ogólnie, może polecimy jeszcze w tą stronę. O, patrzcie, dwa małe biegają, fajfusy. Tam jeszcze trzeci. O kurde. Ty, fajfusie. Patrz, masz światło. Widziałeś to? A teraz nie ma światła. Widziałeś to? A teraz masz światło. A i co? A wy takiego czegoś nie macie, no. dobra. Słuchajcie. To chyba będzie na tyle w tym odcinku. Trwa on praktycznie już 20 minut. Zanim się pożegnam i zanim skończę gadać, to jeszcze minie i tak parę minut, więc i tak już nie tnij się, będzie mi się teraz nowy nether generował, więc tym bardziej nie chcę zbytnio nagrywać teraz, bo dopiero będę miał teraz ścinki takie porządne. Szukam kątem oka i nie widzę coś tam. Nie zrymowało mi się, bo ja jestem słaby w rymach. Co już udowadniałem nieraz. Dobra, no nic, będę musiał po prostu poszukać tej twierdzy na własną rękę. Jeżeli ją znaj... Poczekajcie, bo się zgubię jeszcze i będzie dopiero lipa. Zapomniałem pochodniej dawać. Ojo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 j
Tu też się dam. A co? Dobra, schodzimy tu. I tu. I tu się dam pochodnie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Wow. Nie no, taka duża pustka, to tu coś musi gdzieś być. Tylko nie widzę teraz. Dobra, ciul. Tu się pożegnamy. Dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się i cześć. Pum, łapki w górę.